Suwalska prokuratura rejonowa zwróciła się do sądu z wnioskiem o areszt tymczasowy dla 25-letniego mężczyzny, który w ubiegłym tygodniu wyrzucił z balkonu położonego na drugim piętrze bloku przy ulicy Nowomiejskiej swą 78-letnią babcię. Jak ustalono, kobieta mieszkała samotnie w mieszkaniu na drugim piętrze tego budynku. W wyniku intensywnych czynności śledczych, polegających na niezwłocznym zabezpieczeniu i analizie dowodów, prokurator w piątek przedstawił 25-letniemu wnukowi pokrzywdzonej kobiety zarzut zabójstwa poprzez wyrzucenie jej z balkonu. Zarzucono mężczyźnie, że wziął kobietę na ręce i wyrzucił ją przez barierkę balkonu. W wyniku upadku z wysokości drugiego piętra kobieta poniosła śmierć. Do zdarzenia doszło około godziny 12:20. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania i jeszcze tego samego dnia w piątek Sąd Rejonowy w Suwałkach uwzględnił wniosek i tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za czyn ten grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jak nas poinformował prokurator Wojciech Piktel, nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zabójstwa. Śledczy starają się ustalić motywy kierujące sprawcą. Materiał dowodowy wskazuje, że zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii psychiatrów na temat zdrowia psychicznego podejrzanego. Wciąż dotychczasowe ustalenia w tej sprawie objęte są tajemnicą. Śledczy nie ujawniają nawet, w jaki sposób podejrzany odniósł się do postawionych mu zarzutów.